Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidrowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję. Zagrajmy w Gex 2 Enter the Gecko na konsolę PlayStation 1. I znajdujemy się teraz na środku wymiaru media. I jak dobrze pamiętacie, wczoraj, czyli dokładnie 22 maja, robiliśmy sobie pierwsze dwie sesje z tej gierki, z czego w drugiej sesji, czyli w tej wczorajszej ostatniej, przechodziliśmy sobie środek wymiaru media, czyli zaczęliśmy sobie od poziomu Scream TV, który miał znowu trzy pilotki oraz dwa srebrne. Później przechodziliśmy przez poziom Kung Fu Theater, czyli innymi słowy teatrzyk Kung Fu. A na samym końcu przechodziliśmy przez Circuit Central, czyli nowy świat, który się nam wygenerował, a raczej nowy poziom, który parodiował wszystkie te domeny internetowe z adresem www.coś tam.com, no nie? I byliśmy w środku komputera w sumie lub jakiegoś tam innego systemu. No i pokonując bossa o imieniu Mosho Purk, udało nam się odblokować czerwoną strefę, tą, którą tutaj mamy teraz otwartą. I dzisiaj zabieramy się za poziomy z tej czerwonej strefy, tak więc, żeby nie było, że ja tutaj nie ostrzegałem, mamy tutaj do wyboru w zasadzie dwa nowe poziomy. Mianowicie mamy, to jest Pangea, czekajcie, jak to się nazywa? Pangea 90210, czyli innymi słowy Prehistoric Channel lub kanał prehistoryczny oraz Rocket Channel, czyli no sami widzicie, co to dokładnie jest, czyli kanał tam w niebie, dokładnie. No i co? Myślę, że zaczniemy sobie od niego, bo czemu by nie? No, od nowych poziomów najlepiej zaczynać, co nie? No i mamy tutaj dwie misje. Tak więc zaczynamy sobie standardowo od pierwszego pilocika. Ciekawostka do poziomu The Empire Strikes Out. Nazwa tego poziomu jest parodią filmu Imperium kontratakuje, filmu z serii Gwiezdne Wojny, który jest częścią oryginalnej trylogii i piątego odcinka sagi Skywalker. The princess is here on the detention level. I jedziemy z koksem. Powiem wam szczerze, tak zupełnie szczerze, jeżeli chodzi o moje wspomnienia z tym poziomem, to ten poziom był okropny dla mnie za dzieciaka. Naprawdę, autentycznie był tak okropny, że szok, no nie? Jeżeli chodzi o moje wspomnienia z Let's Playa z 2015 roku, szczerze powiedziawszy nie pamiętam, jak mi poszło w tym Let's Playu, ale podejrzewam, że miałem różne przeżycie, jeżeli chodzi o ten poziom. On jest dosyć specyficzny. W sensie jest bardzo w porządku, bardzo go lubię, ale nie będę tego ukrywał, że dużo też potu, krwi i łez poleciało na tym poziomie, tak więc no wiem, co mówię, no nie? I z jakiegoś powodu cały czas w tą falę uderzam, co tak pulsuje. Zapomniałem! Ja zapomniałem o tym kompletnie, że przecież... tutaj obok mnie jest ten. O Boże, Gex musi przecież za każdym razem się ten, tlen... Ja pierdule. No właśnie, moi drodzy, to jest to, że ja jakby nie pamiętałem tego, więc dobra. Na spokojnie, wytłumaczę wam, na czym ten poziom polega. Otóż, jak możecie zobaczyć, Gex paroduje w tym poziomie te wszystkie wyprawy w kosmos i tak dalej, no nie? Ogólnie, nawet nie tylko on paroduje, ponieważ ogólnie z tego, co wyczytałem na Wikipedii, ten świat, albo ten poziom, albo te poziomy, bo w zasadzie jest więcej niż jeden poziomów w kosmosie, one parodują Star Treka oraz Star Warsy. Nie wiem, w jakim sensie parodują Star Warsy, chyba że chodzi o w zasadzie przeciwników, którzy są właśnie kimś podobnym do tego. Chyba że tu chodzi o parodywanie Jody po prostu, no bo ten ufolut trochę Jodę przypomina, nie będę tego ukrywał. Ej, zbieraj właśnie ten tlen, kurde, przygłupie. Zapominam cały czas, że Gex po prostu musi łapać tlen, no nie? W tych takich kapsułach. Ej, co jak co, ale soundtrackowo i ogólnie sam pomysł na poziom jest bardzo fajny, no nie? I nie bez powodu tutaj z wami przyszedłem, dlatego że jak widzicie, tam w tle jest srebrny pilot, no nie?
którego chcemy sobie oczywiście zebrać w tym let's playu. I poczekajcie sekundkę, bo musiałem tutaj wyłączyć, bo mi się pojawiła reklama Freemake Video Conventer z jakiegoś powodu, mimo że z niego nie korzystam od ładnych paru lat. Ale no, właśnie, zbieramy sobie srebrny pilot. I mamy w taki oto sposób mamy jeden pilot do kolekcji, więc teraz wypadałoby zabrać drugi pilot i byłoby wszystko cacy. Dokładnie tak. Tak więc, tak się właśnie prezentuje ten świat. Dobra, ja to zostaję bez komentarza. Ja tą śmierć zostaję bez komentarza, bo to nawet nie wymaga, nawet nie wypada tego komentować, bo to żałosne było fest. No ale wiecie, po zebraniu tych 40 pistolecików, które przed chwilą widzieliście, teraz będziemy mogli małych tych żołnierzyków zbierać. I kiedy oczywiście zbierzemy 50, to będziemy mieli srebrny pilocik, proszę państwa. Zastanawia mnie, jak szczerze pójdzie nam ten Rocket Channel, tak szczerze powiedziawszy. Bo jak pamiętacie, w Geksie 1 z kolei, jeżeli chodzi o styczność z jakąkolwiek rakietą, to było właśnie w momencie, kiedy zwiedzaliśmy chyba poziom Rocket. O ile dobrze pamiętam. A myślę, że chyba dobrze pamiętam, bo niedawno przecież robiłem Geksa 1 na kanale. Tak więc... To jest całkiem fajne, dlatego że w Geksie 1 mieliśmy tylko w zasadzie jeden poziom poświęcony rakietom. A tu mamy nawet więcej niż jeden poziom, ponieważ zwiedzamy ogólnie kosmos, a nie jakby połączenie świata kreskówkowego z lotem w kosmos, no nie? Dobrze, że oni to poddzielali, jak to się mówi. A czemu Gex spadł? Czemu on się nie złapał? Lol, Gex, masz mi coś do powiedzenia w tym momencie? Dlaczego ty tak uczyniłeś? Weź ty mi powiedz. Znaczy wiecie, no jakby mnie to trochę średnio się podoba, bo ja bym wolał mieć jak najwięcej żyć, no nie, ale... dobra, nieważne. Gex i tak zrobi po swojemu, więc w sumie po co ja się tutaj jakkolwiek produkuję. Dobra, idziemy dalej, tutaj już mnie nic nie interesuje po tej stronie. Ale tutaj coś z chęcią wezmę sobie. O, i mamy pilocik, drugi srebrny. Teraz wypada zdobyć jeden czerwony i drugi czerwony i będziemy mieli cały ten poziom zaliczony. I nie wiem dlaczego, ale czasami mówię na to poziomy, czasami mówię na to światy, ja nie wiem w ogóle. No, w każdym razie chyba wiecie, o co mi chodzi, jeżeli chodzi o zwiedzanie tych wszystkich obszarów w grze. O, jeszcze kurde obszary będę na to mówił i to już w ogóle ludzie kompletnie zgłupieją. I widzieliście przed chwilą, kurde, Gex miał sztuczny miecz świetlny. Gex, skacz! Czemu tego od razu nie zrobiłeś? Weź ty mi powiedz, czemu ty żeś się wtedy nie złapał? Gex, o co ci chodzi? Jakby jesteś w stanie mi to wytłumaczyć, czy nie jesteś w stanie mi tego wytłumaczyć? Bo ja bym wolał wiedzieć, co się z tobą dzieje, naprawdę. Skoro mamy robić razem maraton, to warto byłoby ze sobą współpracować, co nie, panie kolego? No i teraz lecimy sobie rakietą! Woo! Tak jak w Geksie 1, tyle że w Geksie 1 w górę leciliśmy i w boki. Fajna taka nawet wesoła muzyka nam tutaj towarzyszyła. O, tutaj teraz jakaś kurde creepy muzyka nam towarzyszy. Co to ma znaczyć? Halo? I co za życie będziemy mieli? No pewnie, że tak. No to będziemy mieli już ten, ponad 100 tych ludzików zebranych, no nie? No uwaga oczywiście też na tych przeciwników, bo poza tymi stworkami, co dają nam tlen,
To jeszcze są właśnie te roboty, co nas atakują z pistolów. Nie wiem dlaczego, ale ja ich, no, znaczy nie wiem dlaczego, ja wiem w sumie dlaczego, ich bardzo nie lubię, nie? O-o! O nie! Ej, co ja zrobiłem najlepszego? Ja pozbawiłem UFO-luda, kurde, tego! Głowy i potem ten robot jeszcze eksplodował. Co tu się stało? Ej, ja tego nie planowałem! O Boże święty! Ej, ja tego serio nie planowałem. Dlaczego tak się stało? 112 ludzików mamy zebranych, elegancko. No i przy okazji se popfiltr oplułem, ja pierdzielę. Weź się, kurde, naucz Michał mówić, a nie ty, kurde, plujesz tą śliną w popfiltr. Niewychowany gburze jeden. O, i mamy znowu na środeczku wymiaru media kolejny bonusowy poziom. I zielona strefa nam się odblokowała. Ale my do zielonej strefy jeszcze nie idziemy, ponieważ są rzeczy ważne i ważniejsze, jak to się mówi. I know what you're thinking. It's tail time. Dokładnie tak, Geksik. Teraz mamy drugą misję do zrobienia i zobaczmy, co to będzie. Hey you, I'm a walking Dutch oven. Okej, okay, czyli ja już wiem mniej więcej na czym stoimy, wiem o co chodzi. Musimy teraz zamiast iść w stronę... inaczej. Bo ja tutaj już bym się zakręcił. Zamiast tutaj... Musimy iść teraz tutaj. Po prostu. Ponieważ tutaj nas jeszcze nie było, a tam jest droga do naszego pilocika, o którego się to wszystko rozchodzi. I atakujemy czerwone skrzyneczki, by sobie uzupełnić tlen. Bo tlen jest bardzo ważny, inaczej Geksik umrze i nie zdobędziemy tego pilocika i nie wydostaniemy się z wymiaru media i nie pokonamy Reza, my chcemy pokonać Reza. Powiem wam ogólnie tak szczerze, że poza tym, że za dzieciaka z tym poziomem miałem problem, a przynajmniej tak mi się wydaje, i delikatny problem, a nawet chyba może nawet nie tyle co delikatny, co całkiem spory problem w 2015 roku, jak robiłem Let's Play, to ogólnie bardzo fajny jest ten poziom. Nie, autentycznie, szczerze, on mi się bardzo podoba i jest taki, no bardzo fajny soundtrack ma, kurczę pieczone. Nie wiem. O, patrzcie, widzicie, znowu Jodę mamy. Parodia Star Warsów i Star Treka. Gex, dlaczego się ze Star Warsów śmiejesz? Ty gburze jeden. Aha, fajnie. I spadłem w dół. Nice, nie, no kurwa zajebiście, serio. Polecam coś takiego. 15 na 10, IGN. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Elegancko. I tam mamy checkpoint. Checkpoint. Ogólnie weźcie, napiszcie w sekcji komentarzy, oczywiście jak możecie, bo może są osoby, które przechodziły również Geksa dwójeczkę. I to będę w każdym świecie mówił, tak więc przyzwyczajajcie się do tego tekstu. Jakie są wasze wspomnienia z Rocket Channel? Czyli z tymi poziomami, które tutaj teraz robimy. Czyli z kanałem rakietowym. Albo kosmicznym kanałem, jak chcemy sobie to nazwać. Powiedzcie, jakie macie wspomnienia, bo jestem bardzo ciekaw, bo być może nie tylko ja miałem problemy z tym światem za dzieciaka. Może są osoby, które miały podobnie. A wiecie, cieszy mnie na przykład to, jak się rozpisujecie w sekcji komentarzy i opowiadacie swoje przemyślenia na temat danego poziomu, na temat danego świata w grze. To jest bardzo fajne, bo ja lubię takie komentarze czytać. I proszę, jeżeli oczywiście macie chęci, to
o jak najwięcej takich komentarzy, bo to się naprawdę pięknie czyta i możemy sobie wszyscy razem powspominać stare czasy, jak to się było małym i nie potrafiło grać w gry. Albo jak jest się teraz dorosłym, też się tym bardziej nie potrafi grać. Co nie, panie pomidorze? Zgłaszam sprzeciw. Ja umiem grać na przykład w Crasha Bandicoota. O, i co teraz? Kurde, nie ma tutaj checkpointa, szkoda. Przydałby się tutaj checkpoint, nie będę tego ukrywał. O, kurde, myślałem, że zdążę. Okej, okej. Jest! Tu jest koniec planszy! O! Dobra, pozbawiłem go znowu głowy. Ja to przeżyłem! Ja przeżyłem wybuch robota, który był obok mnie! Co tu się odpierdala? Ej, tak szczerze, to ja naprawdę się zastanawiam, co tutaj się teraz odwaliło, bo ja nie powinienem przeżyć tego wybuchu robota, który stał obok mnie. Przecież z tego, co ja dobrze pamiętam, to Gex zawsze obrażenia dostawał. Co tu się stało? Nie wiem. Powiem wam szczerze, nie będę wnikał w to. W każdym razie, mamy zaliczony sobie świat kosmiczny w tym momencie, przynajmniej tą pierwszą część świata, albo poziomu kosmicznego, bo są jeszcze inne poziomy kosmiczne, które na nas w tej gierce będą czekać. Chyba będą jeszcze dwa, z tego co pamiętam. No tak więc szybko się nie uwolnimy od tych poziomów, to mogę wam już teraz zagwarantować. Ale to dobrze, bo są to całkiem fajne nawet poziomy. Chociaż późniejsze stają się dosyć irytujące i dosyć denerwujące, ale to tam mniejsza. Zabierzmy się w takim razie za prehistoryczny teraz kanał. Czyli teraz cofamy się o kilkanaście ładnych lat przed naszą erą. It's tale time. I mamy tutaj też dwie misje, więc zobaczmy, co tutaj teraz będzie na nas czekać. Ciekawostka do poziomu Pangea 90210. Nazwa tego poziomu nawiązuje do serialu telewizyjnego Beverly Hills 90210. Dr. Zaius, would an ape make a human dull that talks? Dobra. Więc teraz tak. Ja nie pamiętam osobiście, jeżeli chodzi o lokalizację srebrnego pilota. Tu mogę wam z ręką na sercu powiedzieć, że nie za bardzo pamiętam lokalizacji srebrnego pilota. Znaczy, mniej więcej wiem, gdzie to jest, ale pewności stuprocentowej nie mam. Tak więc będziemy sobie eksplorowali ładnie ten poziom. Więc spodziewajcie się, że tutaj trochę dłużej będziemy siedzieć niż w poprzednim świecie, a raczej w poprzednim poziomie. Nie, no, mówmy na to poziomy, bo światy to jest ta główna strefa wymiaru media, więc w poprzednim poziomie troszeczkę szybciej nam poszło, w tym może nam nie pójść tak szybko. Ale bardzo szanuję chociażby ten prehistoryczny kanał za soundtrack, za grafikę, ogólnie za taki klimat właśnie tych przed naszą erą, tych czasów przed naszą erą, chciałem powiedzieć. Na razie naszym pierwszym itemkiem do zebrania są udka z kurczaka, które za chwilę, no, będziemy mieli zdobyte. Dokładnie tak. I teraz będziemy musieli zdobywać 40 głów, nie wiem, czy to jest triceratops, czy to są właśnie to są chyba właśnie te pterodaktyle, więc chyba będziemy musieli zebrać 40 głów pterodaktyla, a raczej szkieleta pterodaktyla. No i oczywiście nie muszę wam chyba mówić o tym, że w tym świecie Gex parodiuje dosłownie te wszystkie filmy pokroju właśnie epoka... Chociaż nie wiem, w sumie? Nie wiem, czy on dokładnie epokę lodowcową parodiuje, ale wiem na pewno tyle, że
parodiuje on te wszystkie filmy pokroju, tam było sobie życie i inne tego typu rzeczy, gdzie były tam różne perspektywy jaskiniowców i innych tam. O, tam jest srebrny pilot swoją drogą. No właśnie, parodiuje on właśnie te rzeczy pokroju było sobie życie i inne tam tego typu seriale, no nie? Które działy się w czasach przed naszą erą i całą tą erę przed naszą erą. Jakkolwiek to oczywiście brzmi. Dobra, mamy srebrny pilocik. Poszło to szybciej niż mi się wydawało. I teraz mogę zjechać sobie w dół na początek chyba poziomu, tak? Bo tu jest początek poziomu. Tak, tutaj zaczęliśmy. Czyli w zasadzie srebrny pilot był nad nami. Okej, dobra. No to tyle też chciałem wiedzieć i cieszę się, że tyle wiem. Co jest też oczywiście fajne, kiedy mamy właśnie power-up ognisty, no to biegnąc przez lawę nie dostajemy żadnych obrażeń, no bo mamy, wiecie, power-up ognisty, no nie? Więc to jest logiczne, dlaczego nie dostajemy żadnych obrażeń. One for me and one for me. Kurczę, myślałem, że lokalizacja tego srebrnego pilota będzie faktycznie dalej, ale się okazało, że była w miarę blisko, więc musiałem coś wtedy ewidentnie źle zapamiętać. Natomiast w następnym świecie, czyli w drugiej części... znaczy w następnym świecie, Boże, znowu to samo. W następnym poziomie, czyli w drugiej części poziomu Stun TV, lub innymi słowy tego kreskówkowego, to lokalizacja srebrnego pilota będzie również bardzo łatwiutka do odgadnięcia i w sumie do znalezienia, więc... Znaczy, w dużym skrócie, srebrny pilot w następnym poziomie, który będziemy robić, będzie również easy, jeżeli chodzi o znalezienie go. To chciałem powiedzieć, ale ja oczywiście muszę to na swój skomplikowany sposób tłumaczyć, no nie? I potem brzmi to jak, no, bełkot totalny. Nie triggeruj się, ziom! Okej. Tu przy okazji na ścianach mamy również jakieś tutaj ciekawe graffiti, więc jeżeli ktoś chce sobie zapauzować i przeczytać, co tu dokładnie na ścianie jest zapisane, no to proszę bardzo, ja mogę... Znaczy, możecie sobie zapauzować, ja daję wam na to przyzwolenie. A teraz zobaczmy sobie, co będzie tutaj na dole na nas czekać. Tu idziemy sobie przez jakąś... Właściwie nie wiem, jak to nazwać, bo to... Nie mogę nazwać tego pajęczyną, ale... To jest ewidentnie jakieś guano, po którym Gex chodzi. Bo nie wierzę w to, że to jest coś zupełnie innego. Okej, 76 życie. I teraz musimy zebrać 50 takich dinozaurów. Okej, w dobrym momencie wystartowałem. Dalej. Dobra, elegancko, elegancko! Won mi stąd, won mi stąd! Przestraszyłeś mnie, kurde, w dupę. Ale coś czuję, że ja zaraz padnę, coś czuję, kurczę pieczone, że ja zaraz padnę, bez kitu. No, mówiłem, że ja padnę? Haha! Jestem w stanie przewidzieć każdą swoją śmierć, bez kitu, nie? Ja powinienem dostać Oscara za to. Nie, powinienem za to Oscara dostać, a dostałem Alberta. Chlip, chlip. No, i mamy srebrny pilocik, już drugi. Więc tutaj, jeżeli chodzi o srebrne piloty, to już zrobiliśmy sobie 100%. Elegancko, to mi się podoba, więc teraz trzeba spotkać się w miejscu, gdzie zginąłem. Bo czemu nie? Dobra, jesteśmy z powrotem, jak widzicie. Teraz jesteśmy troszeczkę dalej niż byliśmy. Okej. I teraz będziemy musieli uważać na skały, bo one tutaj skaczą jak głupie. Ale na szczęście to nie jest żaden problem. One to były tutaj najmniejszy problem w tym momencie. Bardziej problemem jest to. Ale daliśmy sobie radę bezproblemowo. Wzorowo żeśmy to zrobili. A teraz zbieramy sobie zielony komar, żeby mieć dwie łapki zdrowia. I możemy iść dalej, zobaczyć, co tu się będzie działo. Ała! I znowu mamy jeden punkt zdrowia, cholera jasna.
Uciekamy, 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 uciekamy. Nie mam zamiaru się z tamtym głąbem tłuc. Aha. To było easy. To było easy w tym momencie. Dobrze, pięknie, ładnie. To teraz jeszcze jeden czerwony pilocik nam został i ja wiem nawet, gdzie on jest.